5 lipca wspominamy świętą Marię Goretti, dziewicę i męczennicę. Maria urodziła się w Corinaldo, w pobliżu Ancone, 16 października 1890 roku. Pochodziła z ubogiej wiejskiej rodziny. Jako 6-letnie dziecko otrzymała sakrament bierzmowania, a 29 maja 1902 roku przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec. Mała Marysia pocieszała mamę. Odwagi, mamusiu, Bóg nas nie opuści. Pobożne dziewczę brało często różaniec do rąk, modląc się o spokój duszy ojca. Maria pomagała matce i opiekowała się rodzeństwem. Dom Gorettich zajmowała także rodzina Serenellich, ojciec wraz z synem. Chłopiec, Aleksander Serenelli, miał 18 lat, kiedy zapłonął ku Marii prawdziwą żądzą. Zaczął ją też coraz mocniej napastować, grożąc jej nawet śmiercią. Dziewczę umiało się zawsze skutecznie uwolnić od napastnika, ratując się ucieczką i omijając go. Nie mówiła jednak o tym nikomu w rodzinie, by nie pogłębić przepaści niechęci Serenellich do Gorettich. 5 lipca 1902 roku obie rodziny były zajęte zbieraniem bobu. Maria została w domu i obserwowała pracowników. Zauważył ją Aleksander. Pod pretekstem, że musi wyjść na chwilę, udał się do domu i siłą wciągnął dziewczę do kuchni, która była przy drzwiach. Usiłował ją zmusić do grzechu. Kiedy zaś Maria stawiała mu gwałtowny opór, rozjuszony wyrostek chwycił nóż i zaczął nim atakować dziewczynę. Szczegóły te podał sam morderca przed sądem. Powracająca z pracy rodzina znalazła Marię już w stanie agonii. Natychmiast odwieziono ją do szpitala, gdzie zaopatrzona świętymi sakramentami zmarła 6 lipca. Przed śmiercią darowała winę swojemu zabójcy. Lekarze stwierdzili, że miała na ciele 14 ran, zadanych nożem. Zbrodnią poruszona była cała okolica. Dziewczyna miała królewski pogrzeb. Wzięło w niej udział wiele tysięcy ludzi, setki kapłanów i miejscowy biskup. Z balkonów i okien na białą trumnę padał deszcz róż i innych kwiatów. Zaczęto ją nazywać świętą Agnieszką XX wieku. Dzięki staraniom pasjonistów w roku 1935 rozpoczął się proces kanoniczny Marii Goretti. 27 kwietnia 1947 roku papież Pius XII zaliczył ją uroczyście w poczet błogosławionych, a 24 czerwca 1950 roku tenże papież zaliczył ją do chwały świętych. Zarówno w beatyfikacji, jak i w kanonizacji własnej córki miała szczęście uczestniczyć matka. W uroczystościach brał także udział zabójca, Aleksander Serenelli, który w czasie 27-letniego pobytu w więzieniu przeżył całkowite nawrócenie. Nie miał wątpliwości, że wiarę zawdzięcza wstawiennictwu Marii. Po wyjściu z więzienia przeprosił matkę Marii, wyznał swoją winę przed całą parafią, a po pewnym czasie został tercjarzem franciszkańskim. Do końca życia pracował jako ogrodnik u kapucynów w Macerata, gdzie zmarł w roku 1970. Święta Maria Goretti jest patronką młodzieży, dziewcząt, dziewic i bielanek. Jej relikwie spoczywają w kościele Matki Bożej Łaskawej w Nettuno. Jej grób nawiedził święty Jan Paweł II w pierwszym roku swojego pontyfikatu, 1 września 1979 roku. W stulecie śmierci Marii Goretti ten sam papież skierował do biskupa diecezji Albano specjalny list. Módlmy się. Boże, Ty jesteś źródłem niewinności i miłujesz czystość. Ty dałeś Twojej służebnicy Marii Goretti łaskę męczeństwa w młodym wieku i nagrodziłeś jej walkę w obronie dziewictwa. Za jej wstawiennictwem daj nam stałość w zachowywaniu Twoich przykazań przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.